Twojej okolicy wybudowali kanalizację sanitarną, a Ty nie masz jeszcze przyłącza? Przyjdź do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sieradzu. Podpisz umowę na projekt i wykonanie, nie zwlekaj, przyłącz się. Postaw na komfort i ekologię. Szczegóły pod numerami telefonu 43 82 86 262 43 82 86 200. Razem zadbajmy o nasze środowisko. 6 stycznia miałby 80. urodziny. Niestety zmarł 7 lipca 2014 roku, tuż po wydaniu ciekawej pozycji książkowej, której był niejako współautorem. Wyczarowane ołówkiem i piórem to książka niezwykła, wydana prywatnym sumptem przyjaciół Sławomira Kołodziejczyka i Stanisława Klingera, twórców z Sieradza i z Duńskiej Woli, połączonych wspólnymi publikacjami z cyklu Zaczarowany ołówek Klingera. Ów cykl, składający się z grafik Stanisława Klingera i opisów Sławomira Kołodziejczyka, wymyślił właśnie Sławek i publikował w łódzkim dzienniku Wiadomości Dnia dzięki przychylności Marka Niedźwieckiego, pod którego okiem redagował wcześniej kolumnę kulturalną w tygodniku Nad Wartą, gdzie publikował także cykl felietonów Kronika Nietowarzyska. Obaj autorzy nie doczekali promocji książki Wyczarowane ołówkiem i piórem, bowiem 25 lutego 2014 roku zmarł Stanisław Klinger, zaś niespełna 5 miesięcy później odszedł Sławomir Kołodziejczyk. Jednak spotkanie promujące książkę odbyło się. W grudniowy wieczór 2015 roku w Centrum Informacji Kulturalnej w Sieradzu spotkali się ludzie, dzięki którym powstała wspomniana publikacja. Stanowili swego czasu świetny duet i właśnie dzięki temu znaleźli się obaj w tej książce. Tej książki by nie było, gdyby nie Państwa szczodrość. Tej książki by nie było, gdyby nie zaangażowanie Pani Aliny Banaszak w gromadzenie funduszy. Tej książki by nie było, gdyby nie profesjonalna korekta Marii Duszki. Tej książki by nie było, gdyby nie Ryszard Sierociński i Paweł Duraj. Pan Rysiu wziął na siebie odpowiedzialność wydawcy i zachęcił Pawła Duraja do tego, żeby zrobił do tej książki grafikę. Udało mu się to znakomicie. Tej książki by nie było, gdyby nie mistrzowski wstęp Jurka Rybczyńskiego, który świetnie znał Sławka. Razem spędzili mnóstwo czasu. No jak widać, warto było. Tej książki by nie było, gdyby nie tekst Krzysztofa Lisieckiego, który napisał o Stanisławie Klingerze. Wiele razy opisywanym rysowniku, ale Krzysztof zastosował nowatorskie podejście. I tej książki by nie było, gdyby nie pan Wojciech Tokarski, który wcześniej zrobił sesję zdjęciową Sławkowi. Macie tutaj Państwo namiastkę z tyłu tych fotografii. I potem się okazało, że jedna z nich pasuje na okładkę. Wydano 500 egzemplarzy książki Wyczarowane ołówkiem i piórem. Kiedy przyjaciele i znajomi Sławka planowali spotkanie promujące książkę, ten nieoczekiwanie zmarł. Widział tą książkę. Powiedział o niej witaminka. Część niestety, część tej książki, znakomita część, została rozdana podczas ceremonii pogrzebowej. Część otrzymali ci, którzy się na nią złożyli. Razem z panią Aliną Banaszak przekazałyśmy książkę, kilkanaście egzemplarzy do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu wraz z filiami i do Powiatowej Biblioteki Publicznej. Więc będzie tam dostępna. A to, co zostało, jest w CIK-u. Właśnie w Centrum Informacji Kulturalnej w Sieradzu można jeszcze otrzymać książkę Sławomira Kołodziejczyka i Stanisława Klingera. Sławek był zawsze przeciwnikiem kultury zinstytucjonalizowanej. Uważał, że te pieniądze, które są przeznaczone na kulturę i trafiają do wielu instytucji, często są przeznaczone na administrowanie, a nie trafiają do twórców. A on chciał oddać głos twórcom. Stąd to jego ustawiczne krzątanie się wokół tego wydawania, inspirowania, redagowania różnych publikacji. Zresztą nie ograniczał się tylko do nich, bo urządzał na przykład warsztaty ze znanymi plastykami, poetami w szkołach. I tam ludzie, młodzi ludzie mieli lekcje plastyki. I tak na koniec chcę powiedzieć, że dzięki tej naszej inicjatywie wpisaliśmy się w ten sławkowy nurt. Poza instytucjami wydaliśmy książkę.
Przyjaciółki Sławka, Alina Banaszak, była dyrektor zespołu szkół ponadgimnazjalnych w Męskiej Woli, oraz Maria Duszka, sieracka poetka i bibliotekarka, czytały jego felietony z cyklu Kronika Nietowarzyska, publikowane w latach 80. ubiegłego wieku w tygodniku Nad Wartą. Zrobiono książeczki z serii Brawo dla każdego. Oto niektóre tytuły. Rozwód a mieszkanie, Uprawnienia kobiety w ciąży, Droga do przestępstwa, Nieletni przed sądem. Cóż, skoro są to książki dla każdego, to chyba którąś kupię. Zdaje mi się, że będzie to Droga do przestępstwa. Nie jestem bez szans, czegoś się nauczę, nim ukaże się następna książka już dla mnie, Starszy pan przed sądem. A potem wspominano. Wspominano autorów, a zwłaszcza Sławka. Zarówno koleżanki, koledzy, dziennikarze, jak i rodzina. Wspominano pełnego ciepła człowieka, prawdziwego chrześcijanina, który tyle dobrego zrobił dla sieradzkiej kultury, a przede wszystkim dla innych ludzi.